Witam wszystkich gorąco na kanale Swayplay i zapraszam Was na poradnik, jak zmieniać różne wybory w różnych momentach gry, jeżeli nie chcecie czegoś przechodzić od nowa, czy po prostu jesteście ciekawi jakiejś innej sceny. Oczywiście można zmienić praktycznie wszystko, ale nie w każdym momencie gry, co zobaczycie w dalszej części tego materiału. Dodatkowo jeszcze tylko powiem, że jeżeli ktoś nie wie, jak w ogóle włączyć konsolę kodów, to nagrałam jakiś czas temu poradnik, link będzie do niego w opisie. Tak więc jeżeli już macie możliwość włączania konsoli kodów, to przejdźmy do filmu. Zaczniemy sobie od zmiany opcji romansowania. Będziemy się posługiwać komendami remove fact, czyli usuń wydarzenie, albo add fact, czyli dodaj wydarzenie, tak w skrócie. Na przykład, powiedzmy, że wybraliście sobie Triss w Nowigradzie została z wami, ale po jakimś czasie rozmyśliliście się i na przykład przed misją Ostatnie Życzenie chcielibyście zostać z Yennefer. Możecie to zrobić za pomocą czterech kodów, czyli najpierw usuwacie relację tą romantyczną z Triss, a później dodajecie relację romantyczną z Yennefer. Oczywiście wszystko działa w obie strony, czyli jeżeli chcielibyście zostać z Triss, a nie z Yennefer, to wystarczy tylko zamienić te kody, które zaraz Wam wszystko będziecie mieli wypisane na ekranie, tak więc będziecie musieli tylko to przepisać. Tej zmiany możecie tak naprawdę dokonać w każdym momencie gry, ale nie będzie to miało sensu po zakończeniu chociażby ostatniej misji w Tucson, więc najlepiej dokonać ostatecznej zmiany przed przyjazdem wybranego przez Was gościa, tak jak jest to pokazane na filmiku. Aha, i tu nie zwracajcie uwagi, że mi fruwają te kobitki, bo nie wiem, coś mi się usunęło i nie ma krzesła czy tam fotela. Jeśli na przykład mieliście ten tak zwany trójkącik w Nowigradzie, a główną fabułę albo dodatek krew i wino chcecie skończyć z którąś z nich, to żaden problem, usuwacie kodami oba romanse i później dodajecie sobie, który Wam pasuje. Kolejną opcją jest Geralt bez baby, czyli na przykład jeśli chcecie, żeby to Ciri albo Jaskier byli w Corvo Bianco. Tutaj macie do wyboru dwie opcje, albo usuwacie oba romanse, albo dodajecie obydwa naraz i po problemie przyjedzie któryś z nich zależnie od zakończenia. Które zresztą też można zmieniać, ale o tym zaraz Wam opowiem. Mam nadzieję, że w miarę jasno wytłumaczyłam te poprzednie zagadnienia. I tak, więc oprócz romansów możecie manipulować również losem Ciri, Królestw, Wysp, Skellige i innymi mniejszymi decyzjami. Zasada co do Ciri i władców na tronie jest jedna. Musicie użyć kodów przed wejściem do tej wieży, czyli przed rozwiązaniem zakończenia głównej fabuły. Jeśli chcecie, żeby do Corvo Bianco przyjechała powiedzmy Ciri Cesarzowa albo Ciri Wiedźminka, to nie zmienicie tego w dalszym etapie gry, nawet z pomocą kodów. Już tłumaczę dlaczego. My będziemy wywoływać zakończenie przez zmianę tych decyzji dotyczących Ciri, czyli na przykład czy pojedziemy z nią pochować Skiala, czy tam, no wiecie o co chodzi. Tutaj macie listę pozytywnych wyborów i kodów uruchamiających te wybory. Aby otrzymać zakończenie Ciri jako Wiedźminka, musicie wpisać minimum 3 pozytywne decyzje, ale najlepiej wszystkie, żeby mieć 100% pewności. A Ciri Cesarzową odblokowuje się za pomocą jednej dodatkowej komendy oprócz tych poprzednich, czyli wizyta u Emhyra. Jeśli chcecie otrzymać negatywne zakończenie, gdzie Ciri ginie, wpisujecie decyzję na odwrót, czyli tak jak jest to tutaj wypisane. Jest jeszcze zwycięstwo Radovida, zwycięstwo Dijkstry i zwycięstwo Emhyra i tak te komendy właśnie wyglądają. A to jest reszta komend, które udało mi się zgromadzić. Dotyczą one Kaeri Metz albo Tronu na Skellige i takie tam. Jeżeli będziecie mieli jakikolwiek problem z tymi kodami albo będziecie chcieli otrzymać jakiś, nie wiem, efekt, a wszystkie sekwencje tych kodów nie będą działać, to piszcie śmiało w komentarzu, postaram się Wam pomóc i na pewno coś wymyślimy. Jeśli ten poradnik był przydatny, to zostaw łapkę w górze i do zobaczenia, pa!